Niedzielna Loża Radiowa. W Niedzielnej Loży Radiowej witam Marek Świercz. Dziś chciałbym poruszyć dwa tematy. Historię sanatorium w Suchym Borze i jeżeli zdążymy oczywiście, początek roku szkolnego. Są dziś z nami Agnieszka Zagola, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Kamil Brutniczuk, Porozumienie. Dzień dobry. Paweł Nakonieczny, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Paweł Grabowski, Ruch Kukiz15. Dzień dobry. Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Witam serdecznie. Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Dzień dobry. I Szymon Godyla, Nowoczesna. Dzień dobry. Mamy też nowy gadżet. Dzwoneczek, który w sytuacjach podbramkowych pomoże nam studzić emocje. Choć mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, by go używać. Z napisem love. Love. Tak, bo to jest dzwonek, jakby, który ma wzmagać miłość, tak? No ja nie jestem tak naiwny, by sądzić, że uda nam się tutaj atmosferę miłosną wzbudzić między politykami, ale może bardziej przyjazną. No jest napisane dzwoń dla miłości, więc... No właśnie. Lepszy dzwonek niż kamień z napisem love. No tak. Temat pierwszy to pierwsze ostre starcie w kampanii wyborczej. Obecny tu Janusz Kowalski, kandydat PiS do Sejmu, zarzucił wicemarszałkowi Romanowi Galkowi, kandydatowi mniejszości niemieckiej do Senatu, że mówiąc tak najogólniej, nie zabezpieczył interesu publicznego przy sprzedaży sanatorium w Suchym Borze. Przypomnijmy, samorząd województwa uznał, że nie stać go na konieczne remonty. Tam te potrzeby były bardzo duże, a kontrakt z NFZ-em jest zbyt niski, by opłacało się sanatorium prowadzić. Działalność medyczną przeniesiono więc do KUP, a sanatorium wystawiono na sprzedaż. Było kilka przetargów, one kończyły się fiaskiem. Ostatecznie ośrodek za 850 tysięcy złotych kupiła firma z branży stolarskiej z pobliskich Falmirowic. Opinia publiczna usłyszała wtedy od władz regionu, że ten prywatny właściciel zadeklarował przywrócenie tam działalności medycznej, czyli jakieś usługi miały być świadczone. Tak się jednak nie stało. Firma wystąpiła za to do gminy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, żeby móc tam prowadzić zupełnie inną działalność. No, w sumie dowolną, pewnie jakąś deweloperską. Co więcej, jak wczoraj poinformował opinię publiczną Janusz Kowalski, wystawiła tę działkę na sprzedaż. Chce za nią prawie 2 miliony złotych. Ja próbowałem ustalić, co o tym wszystkim myśli Narodowy Fundusz Zdrowia, no ale dyrektor Robert Bryk, szef naszego oddziału, jest na forum w Krynicy, więc na razie ustaliłem niewiele. W sumie dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Podobno w 2010 roku fundusz apelował do zarządu województwa o podniesienie tam standardu w sanatorium, niejako ostrzegając, że może być problem z kontraktem. Podobno był też drugi oferent, który miał zagwarantować, że będzie jednak w Suchym Borze świadczył usługi medyczne. Czyli jakiś wybór podobno był. No to chyba od Janusza Kowalskiego musimy zacząć. Sprawcy całego zamieszania. Panie Januszu. Szanowni państwo, sprawa jest poważna, ponieważ ja nie chcę rozmawiać o Narodowym Funduszu Zdrowia, nie chcę o historii, nie chcę nawet oceniać 10 lat działalności Romana Kolka i tego, jak zwijał między innymi ośrodki rehabilitacji i jak zarządzał służbą zdrowia. Chcę rozmawiać o jednej konkretnej rzeczy, o transakcji sprzedaży w zeszłym roku Suchego Boru ośrodka rehabilitacji dla dzieci. I w tej sprawie są dwa konkretne pytania. Po pierwsze, czy prawdą jest to, co mówi Roman Kolek, że nie mógł zabezpieczyć interesu mieszkańców Opolszczyzny, aby w tym miejscu była kontynuowana działalność lecznicza. Wykazałem, że jest to nieprawda. Jest co najmniej 6 sposobów prawnych na to, żeby to zabezpieczyć. Dzisiaj najprostszym argumentem na to jest to, że jeżeli po 10 miesiącach od zakupu ta firma z Falmirowic chce sprzedać tą nieruchomość za dwukrotność ceny, za którą zakupiła, czyli za prawie 2 miliony złotych, gdyby była wpisana przed klauzula prawa odkupu, ta nieruchomość wróciłaby do zarządu województwa, do samorządu województwa. Tego Roman Kolek nie zrobił. Ale druga kwestia równie istotne jest to, że Roman Kolek mówi, że tylko ta firma z Falmirowic, a przypomnę, że właściciel tej firmy, czy powiem, że właściciel tej firmy, no w zasadzie jest z tej właśnie miejscowości, z Chrząstowic-Dębę, bo jest ochotniczym strażakiem, być może poseł Galla go również zna, bo on też sponsoruje imprezy mniejszości niemieckiej. Natomiast istotne w tej sprawie jest kwestia odpowiedzi na pytanie, czy był drugi oferent. Pan Roman Kolek mówi, że nie. W związku z tym do posła Galli w tej chwili wręczam panu pismo, które potwierdza, że był drugi oferent. Jest to zaproszenie do negocjacji dla firmy, która chciała prowadzić w tamtym ośrodku ośrodek dla rehabilitacji. To jest najlepszy dowód na to, że Roman Kolek po prostu kłamie. I mam nadzieję, panie pośle, że również pan na to zareaguje. Jutro go po prostu odwołacie, bo mówi nieprawdę. A wystarczy wziąć protokół i to potwierdzić. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ryszard Galla, panie pośle. Tak. Co pan na to? Znaczy, pisma pan tego nie zdążył przeczytać. Po pierwsze chciałbym, szanowni państwo, oświadczyć, że nie znam właściciela tej firmy.
Nie kojarzę tego człowieka w ogóle. Pierwszy raz słyszę, że jest działaczem tutaj od pana Kowalskiego, że jest działaczem, strażakiem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, mam tutaj rozpisany cały kalendarz procedury zbycia tej nieruchomości i w jednym z punktów mam zapisane, że tak, ta firma, o której pan Kowalski mówił, wystąpiła z kwotą 850 tysięcy, a druga oferta 550. Czyli jakby tutaj chcę potwierdzić, że była druga oferta. A na podstawie czego pan to wie? Bo dokumentów nie widzieliśmy. Ja poprosiłem sobie też o pan Roman Kolek żadnych dokumentów nie pokazał. Więc pana dokument, mój dokument. Więc no pan poseł dotarł. Ja myślę, że warto by było to wyjaśnić. Pan Kowalski mówi, że nie można tutaj mówić o funduszu, nie mówić o historii, ale trzeba o tym powiedzieć, bo proszę państwa, pan marszałek Kolek nie był jeszcze wicemarszałkiem, nie pracował w urzędzie marszałkowskim, a z sanatorium w Suchym Borze były problemy. Od samego początku. Przypomnę, jest to ośrodek, który był praktycznie jedną z części szpitala matki i dziecka i już w ten czas pamiętam, kiedy zaczęła funkcjonować kasa chorych, były problemy z finansowaniem. Oczywiście było łatwiej, ponieważ był częścią szpitala i koszty jakby musiały być pokryte ze strony szpitala matki i dziecka, ale tam pani dyrektor zawsze zabiegała o to, że no, trzeba dążyć do tego, żeby pozbyć się tej placówki. Całą historię przedstawił także pan marszałek Kolek dziennikarzom i myślę, że każdy, kto się w to wczyta, to zrozumie, jaka była sytuacja i jak potoczył się proces przeniesienia działalności, bo to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Kup, działalność medyczna przeniesiona do KUP i tam jest lepsza i lepiej świadczona usługa. Natomiast nikt, łącznie z panem Kowalskim, nie przyczynił się do tego, żeby cokolwiek zrobić, aby po pierwsze tego typu usługa rehabilitacji dla dzieci była finansowana oddzielnie przez Fundusz Zdrowia i nie przyczynił się do tego, aby tych pieniędzy było więcej na tą działalność. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska, panie pośle. Panie redaktorze, szanowni państwo, sprawa jest bardzo poważna, ponieważ dotyczy po pierwsze nie spraw obyczajowych, światopoglądowych, a mienia województwa znacznej wartości. To po pierwsze. Po drugie, dotyczy wicemarszałka województwa, generalnie samorządu województwa. Członka zarządu i zarządu, panie pośle. Tak jest. I po trzecie, sprawa odbywa się w czasie kampanii wyborczej, a więc w szczególnym momencie. Co to oznacza? To oznacza, że wymaga ona bardzo dokładnego wyjaśnienia. Ale nie tu na antenie Radia Opole, tylko poprzez odpowiednio upoważnione do tego organy. Jeżeli pan Janusz Kowalski poinformował, czy zawiadomił, czy chce zawiadomić prokuraturę, to ja bym bardzo apelował do tego, by jak najszybciej odpowiednie do tego powołane organy tą sprawę wyjaśniły. Ze względu na to, raz jeszcze chcę to powtórzyć, że sprawa dotyczy mienia znacznej wartości i dotyczy osoby publicznej. I nie ma mowy tutaj na żadne wątpliwości, nie ma mowy tutaj na żadne, powiedzmy, jakieś niewyjaśnione wątki. To trzeba bardzo dokładnie rozstrzygnąć, to trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić. I na koniec pan redaktor powiedział, że to pierwsze ostre starcie. Na pewno pierwsze, ale nie ostatnie. Kampania wyborcza dopiero się rozpoczyna. W przyszłym tygodniu dopiero będzie rejestracja kandydatów i tak naprawdę te wielkie emocje dopiero przed nami. To jest tak naprawdę preludium. I jeszcze jedna sprawa. Znaczy, mnie najbardziej w tej historii zaciekawił wątek kupna mienia znacznej wartości za kwotę tak naprawdę wartości dwóch mieszkań w Opolu, tak? Mówimy tutaj o bardzo dobrym terenie wraz z całą infrastrukturą. I jeżeli, powiedzmy, ta kwota 850 tysięcy miała być przeznaczona, tak, by kontynuować tam potem działalność leczniczą, to w porządku. Natomiast jeżeli ktoś kupuje za bezcen ziemię, naprawdę wartą gigantyczne pieniądze, jeżeli przekształcono by je na działalność deweloperską, no to sprawa tu jest bardzo, bardzo rozwojowa. Dziękuję. Kamil Brutniczuk, Porozumienie. Panie pośle.
Szanowni Państwo, to nie jest jedyny taki przypadek w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce, kiedy majątek dużej wartości zostaje zbyty przez publiczną jednostkę za śmieszne pieniądze. Tylko tutaj zawsze jest tak, że każda moneta ma dwie strony. Więc z jednej strony jest tak, że te pieniądze rzeczywiście są niewielkie. Z drugiej strony tego typu nieruchomości często wymagają ogromnych nakładów, aby one jakąkolwiek wartość użytkową przedstawiały. I w tym przypadku pewnie też tak było. Natomiast niewątpliwie należy w takich sytuacjach zadbać o to, aby w sytuacji, kiedy podmiot, który za bezcen czy za stosunkowo niewielkie pieniądze, bo to jest wartość pewnie domu pod Opolem, te 850 tysięcy, przejmuje tak duży majątek, aby była możliwość wywłaszczenia go z tego majątku, albo odkupu bez straty, albo wręcz nawet po niższej cenie, biorąc pod uwagę koszty jednostki publicznej, tak aby interes publiczny był zawsze zachowany. Że jeżeli ktoś chce kontynuować na takim obiekcie działalność, dawać pracę, płacić podatki, świadczyć usługi publiczne, jak w tym przypadku, bo mówiliśmy o usługach zdrowotnych, no to jak najbardziej można przymknąć oko na to, czy można ten majątek za kwotę nieodpowiadającej jej wartości rynkowej próbować zbyć, ale należy tak zabezpieczyć interes publiczny, aby nie było potem możliwości wycofania się z tej działalności, czy wręcz przekształcenia tych działek i zarabiania na tym dużych pieniędzy. Ja na swoim terenie miałem masę takich przypadków. Najbardziej znany na całą Polszczyznę i bardzo bolesny dla mieszkańców Głuchołaz i okolic, to jest teren basenu i hotelu leśnego. Głośna sprawa, tak. Przed powodzią był naszą wizytówką, po powodzi został zniszczony, potem w wyniku właśnie różnego rodzaju zawiązywania spółek publiczno-prywatnych, nienależytej dbałości o interes publiczny przeszedł w prywatne ręce i dzisiaj gmina już praktycznie od 20 kilku lat stara się o to, aby ten teren odzyskać. I po to, aby nadać mu blask, bo już wszystkie działki dookoła są piękne, wyremontowane, park zdrojowy, muszla koncertowa. A ten teren niszczeje. A ten straszy, niszczeje, jest po prostu ruiną, który kiedyś był najładniejszy. Ale jest więcej takich przypadków. Mamy Aleksandrówkę w powiecie nyskim, w Jarnołtówku, która została Bogu dzięki przejęta przez powiat. Ale to też nie jest takie proste, bo obiekt jest przepiękny, obiekt jest zabytkowy, ale też należy mieć pomysł na to, jak ten obiekt ożywić, tak żeby on nie generował tylko i wyłącznie dodatkowych kosztów. Mamy pałac w Biechowie, który powiat też sprzedał za symboliczne pieniądze, biorąc pod uwagę wielkość tego obiektu, jego wartość, no i też podmiot, który to kupił, miał prowadzić działalność leczniczą, bądź taką uzdrowiskowo-sanatoryjną i je nadal nie prowadzi. Więc my jako prawodawcy obecnie i ci, którzy aspirujemy do roli prawodawcy, bo w większości kandydujemy w wyborach, musimy się zastanowić, jak z perspektywy państwa zablokować możliwość tego typu niekorzystnych dla interesu publicznego transakcji. Agnieszka Zagola, PSL. Pani Agnieszko. Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy, jak siedzimy przy tym stole, doskonale wiemy, że samorząd nie sprzedawał kury, która znosi złote jajka. Ja miałam okazję być w tym ośrodku w ostatnich latach jego działania. Mój syn korzystał z usług tego ośrodka, z racji tego, że szkoła była w takiej umowie barterowej z tym ośrodkiem i miał możliwość przebywania tam na rehabilitacji. Byłam również dyrektorem oddziału, który administracyjnie wspomagał ten ośrodek w ramach programów dostarczania żywności, a także administrowania właśnie projektami wspomagającymi żywność i żywienie dla dzieci i młodzieży, które między innymi w tym ośrodku miały możliwość stacjonowania. Widziałam, co to jest za ośrodek i szczerze powiedziawszy, to było miejsce, które zagrażało bezpieczeństwu już osób tam przebywających. Z tego, co wiem, kosztorys w 2012 roku gruntownego remontu tego ośrodka opiewał na 10 milionów złotych. Wszyscy wiemy, którzy tutaj jesteśmy i mieliśmy do czynienia kiedykolwiek z jakimiś inwestycjami, to wiemy doskonale, że w momencie sprzedaży ten kosztorys znacznie wyższy byłby. To nie byłoby 10 milionów. W przeciągu 7 lat zdecydowanie te koszty gruntownego remontu podrożałyby. Nie była to też, szanowni państwo, decyzja jednoosobowa, bo cały czas tutaj przewija się nazwisko marszałek Kolek, ale wszyscy doskonale wiemy, że administracyjnie to jest cała ścieżka proceduralna. Cały przetarg jednak był prowadzony przez spółkę. Pamiętajmy o tym, Stobrawskie Centrum Medyczne. Tak. Majątek został przekazany do spółki. Oczywiście, ale te decyzje też chcę podkreślić, były podejmowane w oparciu o jakieś, ale też w oparciu o jakieś, prawda, kosztorysy, opinie biegłych, rzeczoznawców. Tutaj powinniśmy zwrócić na to uwagę i ja osobiście, przysłuchując się temu wszystkiemu,
i medialni. I tutaj temu, co państwo mówicie, ma wrażenie, że w okresie przedwyborczym, tak czy inaczej, usiedlibyśmy przy tym stole, bez względu na to, jaka decyzja by byłaby podjęta, rozmawialibyśmy o tym suchym Boże. Niezależnie, czy rozmawialibyśmy o sprzedaży ze stratą dla województwa, czy podjęcia decyzji o gruntownym remoncie obiektu, który generalnie przynosił straty. Takie jest moje zdanie. Paweł, na konieczne Prawo i Sprawiedliwość, panie Pawle. Tak, generalnie to bardzo mi jest żal tak po ludzku pana marszałka Kolka, bo wygląda na to, że dał się nabrać, krótko mówiąc, jakiemuś nierzetelnemu, nieuczciwemu przedsiębiorcy, który w zamiarach od razu miał inny cel niż prowadzenie tam działalności. Ale niepokojące jest to, że właśnie no, z taką naiwnością mamy do czynienia na tak wysokim szczeblu władz, bo to jest jednak bardzo doświadczony samorządowiec, wicemarszałek województwa od wielu lat radny sejmiku województwa i to jest niepokojące, że tak nieodpowiedzialne, tak naiwne zachowanie człowieka na tak wysokim szczeblu miało miejsce tutaj. Ale to też pokazuje mechanizm funkcjonowania pewnych grup władzy, bo w sejmiku rządzi koalicja Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej z mniejszością niemiecką i z PSL-em. I ta grupa rządziła Polską przez 8 lat i podobne sytuacje były w wielu przedsiębiorstwach państwowych, spółkach Skarbu Państwa. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość po 4 latach rządów potrafiło udowodnić, że to, co jest państwowe, to niekoniecznie musi być złe, niekoniecznie musi być nieopłacalne. Wystarczy dobrze zarządzać, mieć pomysł na wykorzystanie konkretnej firmy, konkretnej spółki, konkretnego przedsiębiorstwa. Wiele firm Skarbu Państwa, które w czasach rządów Platformy Obywatelskiej no, gdzieś tam generowały straty, dzisiaj mają świetne wyniki finansowe. Wiele publicznych szpitali, wiele publicznych instytucji potrafiliśmy przez 4 lata dźwignąć jako Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj widzę, że no, ten brak pomysłu na Suchy Bór, brak pomysłu na Aleksandrówkę, brak pomysłu na zabezpieczenie interesu województwa polskiego w tym wypadku, bo przecież to jest interes samorządu województwa, nie został należycie zabezpieczony, albo nie było tego pomysłu, albo być może było świadome działanie przez ileś tam lat do tyłu, żeby ta sytuacja finansowa Suchego Boru i Aleksandrówki była właśnie taka, bo być może już wtedy gdzieś tam był pomysł na zbycie tego na przykład po takiej cenie. No niestety to, co powiedział poseł Kamil Bortniczuk, takich sytuacji w Polsce jest wiele. Ja jestem samorządowcem w Nysie od 10 niemalże lat. Mam przyjemność być radnym Rady Miejskiej. I tam też są sytuacje, że ktoś przychodzi, ktoś coś chce kupić i ktoś coś tam obiecuje, że będzie prowadził, nie wiem, dom pomocy społecznej, zbuduje wielką fabrykę, wielką firmę. Natomiast ten proces badania, proces weryfikacji tego przedsiębiorcy jest zupełnie inny. Gdybyśmy byli tak samo naiwni, gdyby burmistrz Kolbiarz był tak samo naiwny w ubiegłej kadencji jak marszałek Kolek, sprzedalibyśmy olbrzymi teren po dawnym gimnazjum numer 3 jakiemuś przedsiębiorcy, który deklarował otwarcie tam na przykład domu pomocy społecznej. Dzisiaj w tym budynku, który został dalej w majątku gminy, jest przedszkole, jest centrum integracji społecznej, jest inkubator przedsiębiorczości i po prostu służy ten obiekt dalej społeczeństwu, nie niższej. Ale tutaj nie było naiwności. Szymon Godyla, Nowoczesna. Uważam, panie radny. Łączymy 3 tematy w jeden, ponieważ według mnie tutaj są 3 aspekty tego całego tego zamieszania. Pierwszy to jest atak personalny w wyborach, gdzie uważam, że jeżeli ktoś już wiedział na początku tego roku, że są oferty sprzedaży tego, to już wtedy można było tak naprawdę ruszyć ten temat, a nie wyskakiwać z tym w samej kampanii wyborczej. Radni sejmiku dopytywali o to, przecież nawet chyba, jak dobrze pamiętam, to i pan poseł Kostuś występował w sprawie. Tak, jednak wtedy jakoś to nie nabrało takiego tempa jak teraz i uważam, że jeżeli ktoś tutaj się dopatruje jakichś aspektów albo wątków kryminalnych, to według mnie są inne organizacje, inne służby od tego, a nie debata publiczna i okres kampanii wyborczej. Następnym aspektem to jest sama transakcja. Dobrze wiem, że są
budynki, które są po prostu ciężko zbywalne z racji tego, że mają pełnić jakąś konkretną potrzebę społeczną. I pamiętam, jak w Kluczborku też bardzo długo kiedyś było zamieszanie wokół starego szpitala, żeby też zmienić plan zagospodarowania, żeby móc tam jakieś mieszkalnictwo zrobić. Wtedy władza się nie ugięła, twardo stanęła na straży tego, że mają być tam zorganizowane usługi medyczne. I proszę bardzo, dzisiaj mamy tam prywatny szpital, bardzo nowoczesny. I tutaj wydaje mi się, że w przypadku Suchego Boru to będzie to samo, czyli ktoś może zacwaniaczył przez moment, ale finalnie mu się to nie uda, ponieważ władza samorządowa nie zmieni planu zagospodarowania i będzie musiał to znowu odsprzedać za tak niską cenę kolejnemu podmiotowi, może znowu kolejnemu, aż w końcu któryś z nich otworzy tam usługi medyczne. Ponieważ... Albo nie otworzy. Ponieważ teren, przykład Kluczborka pokazuje, że jeżeli władza twardo pokaże, że mają być tam takie usługi, to w końcu się znajdzie inwestor, który coś takiego zrobi. Tym bardziej ja mam cały czas w głowie pałace w województwie opolskim. Popatrzmy, ile mamy pięknych pałaców w województwie opolskim, które też poszły za niskie pieniądze, ponieważ inwestor obiecywał, że coś tam zrobi, a tak naprawdę następnie zwiększył wartość budowli na podstawie kosztorysu, zadłużył spółkę, wziął kredyt i następnie teraz gmina nie ma jak tego odzyskać, bo tam na hipotece siedzi bank. A trzecim aspektem tej sprawy jest sama opłacalność usług rehabilitacji. To pan poseł Bortniczuk powiedział przykład Aleksandrówki w Jarnutówku, gdzie wasza posłanka pani Czochara bardzo się zaangażowała w ten temat i tak naprawdę to stoi. Budynek niszczeje i nic nie ruszyło do przodu. Chyba Paweł, czas mi się skończył. No w sumie tak. Paweł Grobowski, Kukiz 15. Panie pośle. No, ja w pierwszej kolejności ubolewam nad czasem ujawnienia tej afery, tej sprawy. Jak to wybory? No bo tutaj można zadać pytanie. Przypadek? No nie sądzę, że akurat teraz... Klasyk, panie pośle, ale jest to zastanawiające. Jeżeli się okaże, że w tej sprawie były informacje już, czy jakieś powiedzmy podejrzenia wcześniej, no to nie wyglądałoby najlepiej. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli doszło faktycznie do zbycia jakiegokolwiek składniku majątkowego należącego do samorządu województwa ze szkodą dla województwa, czyli de facto ze szkodą dla nas wszystkich, bo wszyscy stanowimy, majątek województwa jest majątkiem wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, no to tutaj do sprawy powinien wkroczyć prokurator, sprawę wyjaśnić. Natomiast ja brałem kilkukrotnie udział w postępowaniach, które dotyczyły wyceny nieruchomości. To są bardzo skomplikowane postępowania, więc mogę się założyć, że pewnie sprawa będzie trwała i trwała, ale nie wiem. Uważam, że należy ją rozstrzygnąć, wyjaśnić, tak jak to mówił poseł Kostuś. Natomiast ja sobie też pozwolę troszeczkę z innego punktu widzenia, bo żeby była jasność, uważam, że sprawę należy wyjaśnić. Od A do Z, czy doszło do przestępstwa, czy doszło do działania na szkodę nas wszystkich, mieszkańców województwa opolskiego, ale odnosząc się też do tego, co mówił poseł Bortniczuk. No, ja jednak nie jestem bolszewikiem, nie jestem zwolennikiem wywłaszczania kogokolwiek tylko dlatego, że władza podjęła złą decyzję albo decyzję z działaniem na szkodę majątku publicznego. Jako przedstawiciel ruchu Kukiz 15 konsekwentnie my mówimy o tym, że jeżeli urzędnicy, ktokolwiek działa na szkodę majątku publicznego, to powinien sam ponieść odpowiedzialność. Więc jeżeli byłoby wykazane, że nie będę używał nazwisk, bo to mam wrażenie, że tu chodzi właśnie o używanie nazwisk, że obojętnie ktokolwiek by to nie działał na szkodę majątku, to niech po prostu z własnych pieniędzy, niech sprzeda dom, czy cokolwiek tam ma i niech odda wówczas do samorządu województwa pieniądze, które województwo straciło na takiej transakcji, jeżeli faktycznie doszło do strat. I ostatnie zdanie. Przy całym szacunku też dla sprawy, bo to dotyczy kwestii rehabilitacji, dotyczy kwestii zdrowia również nas wszystkich, ale jednak ośrodek w Suchym Borze myślę, że dla wielu słuchaczy jest jakąś wielką niewiadomą. Myślę, że większość słuchaczy nie korzystała z tego ośrodka i pewnie nie wszyscy wiedzą, o co konkretnie chodzi. Natomiast wszyscy, jak żywo pracujący na Opolszczyźnie, od przyszłego roku będą musieli płacić ZUS na poziomie 1500 zł. I może warto tym się zająć, bo to są konkretne pieniądze, które będą wypływały z kieszeni wszystkich mieszkańców Opolszczyzny,
idące w miliony złotych. Panie Boże, ale to... No, ale to tego tematu możemy przy jakiejś okazji wrócić. Ja przepraszam, trochę muszę się odnieść, panie pośle, bo... No, jakby ale tym razem w kontrze do mojej wypowiedzi powiedział pan, że nie jest pan bolszewikiem. Ja muszę przyznać, że też nie jestem bolszewikiem. A ja tego nie powiedziałem. Ale niektórzy mogli tak to zrozumieć. Niektórzy mogli tak to zrozumieć. Panie pośle, coś takiego jak umowy warunkowe, których wejście w życie ostateczne jest uzależnione od realizacji założeń tej umowy, czyli na przykład ktoś podpisuje umowę nabycia danej nieruchomości pod warunkiem i pod warunkiem uruchomienia działalności, do której się deklaruje, na przykład w okresie 3-5 lat, dochodzi do już ostatecznego przejścia własności na nabywcę. Umowa zobowiązująca, uzależniona od realizacji warunku, to jest absolutnie normalne w obrocie prawnym. Nie trzeba być bolszewikiem, żeby sobie to wyobrazić, pan jest prawnikiem, pan doskonale o tym zgoda, wie. Zgoda, panie pośle, ale tylko powiem, jeżeli tutaj doszło do zawarcia, do przeniesienia własności... Panie pośle, w tym przypadku mówiłem o tym, że niedopatrzeniem zarządu, czy spółki, która sprzedawała tę nieruchomość, czy nienależytą dbałością interes województwa było niezawarcie właśnie takiej umowy, która uzależniałaby ostateczne przejście własności na nabywcę od realizacji założonego przez niego celu publicznego. Szanowni Państwo, ja chcę zamknąć ten spór i mam uczciwą propozycję, żeby już do tego po prostu nie wracać. Do pana posła Gali mam uczciwą propozycję. Proszę, aby pan Kolek pozwał mnie w trybie wyborczym. I żeby w 24 godziny sąd rozstrzygnął, czy... Kto mówi prawdę? Czy były dwie oferty, czy nie było dwóch ofert? Czy można było zabezpieczyć, czy nie można było zabezpieczyć? I jeżeli przegra ten spór, poda się natychmiast do dymisji. Ponieważ istotą tego sporu jest to, że ja już teraz nie rozstrzygam, że ze względów niekompetencji, naiwności, ale tak jest, że człowiek doprowadził do tego, że jeszcze kilka dni temu Roman Kolek mówi o tym, że w suchym Boże może być prowadzona działalność rehabilitacyjna tutaj w Radiu Opole. A od wielu miesięcy ta nieruchomość jest wystawiona na sprzedaż. Nie chcę być złośliwy, mogę zadać pytanie, gdzie niektórzy z państwa byli, kiedy ta nieruchomość jest wystawiona od wielu miesięcy na sprzedaż. Jak były zabezpieczone interesy samorządowe? Niech pan kandydat mnie pozwie, niech sąd to rozstrzygnie, bo moim celem jest jedno. Chcę, aby Opolanie mieli poczucie, że bez względu jaka jest opcja, to również jest pewna odpowiedzialność za podejmowane działania i za określone czyny. I chciałbym, żeby w tak wrażliwym obszarze jak zdrowie, a szczególnie zdrowie dzieci, osób niepełnosprawnych, które korzystały z tego ośrodka, ta odpowiedzialność była na najwyższym standardzie. Niech mnie pozwie, niech to rozstrzygnie. I niech zniknie z życia publicznego, bo ten spór przegra, bo ja pokażę dokumenty i przegra go. Jeżeli się nie boi, niech to po prostu zrobi. Czy pan poseł popiera takie rozwiązanie? Czy pan go zdymisjonuje, jeżeli będzie kłamał? Nie jestem od zdymisjonowania. Dlaczego nie? No to poprosi pan pana marszałka Bułę, żeby złożył wniosek. Pan marszałek Kolek, panie Kowalski, sam zdecyduje. Sam zdecyduje. Uczciwa propozycja. Natomiast zgadzam się z panem, że rzeczywiście to powinno być zbadane, ale pan w pierwszym zdaniu wskazuje, co ma zrobić pan Kolek, ale w drugim już go pan obwinił. On już jest skazany przez pana, więc jeśli już tak ma być, to proszę bardzo, niech to sąd rozstrzygnie, jaka jest sytuacja, czy prokuratura zbada i tak dalej. No, wiecie państwo, nie wierzę w to, żeby pan marszałek Kolek robił coś, co mogłoby się źle przysłużyć dla ochrony zdrowia. Podejrzewam, że jest to jeden z ostatnich, który mógłby tak postępować. I druga rzecz, proszę też nie łączyć, bo państwo dokładnie wiecie, że patrząc na bezpieczeństwo zdrowotne tych dzieci, zresztą tutaj pani Zagola dokładnie o tym powiedziała, jaka była sytuacja, jak finansowano z Funduszu Zdrowia, czy nawet wcześniej z Kasy Chorych, tą część i przeniesienie tych usług medycznych do KUP jest właśnie powoduje to, że te usługi są naprawdę świadczone nieporównywalnie lepiej i kompleksowo. Proste pytanie. Natomiast... Czy TSKN wycofa poparcie dla Romana Kolka, jeżeli sąd stwierdzi, że kłamie? Ja nie mogę. Ale dlaczego pan to traktuje zero-jedynkowo? Panie Kowalski, ja sam... Niech pan posłucha. Ale jeszcze pan nie udowodnił. To niech to sąd udowodni. Jeżeli no powie sąd, dobrze, że kłamie, to proszę go wycofać. Ale pan, jeszcze raz powtarzam. Pan za każdym razem mówi A, a w B już pan wydaje wyrok. No. Bądź pan tutaj uczciwy. Jedynką na liście wasz marszałek, panie który Szymonie. Okłamywał w sprawie przelotów. Ryszard Gana? To już wybór, co więc ocenią, czy zasługuje na zaufanie, czy nie. Pan marszałek Kolek na pewno będzie się sam bronił,
i nie wiem, bo prawdopodobnie w stosunku do pana będzie jednak wykonywał pewne czynności. Taką nadzieję. I tak będzie. Wspominał o tym na naszej Natomiast antenie. Jeszcze raz powtarzam, ja mam tutaj całą opisówkę. Posługuje się pan ogłoszeniem. To było jawne zaproszenie prezesa spółki. No panie, tak, ja nawet jest tutaj jawne. Mam ten zapis. To jest wewnętrzny panowie, dokument. Wie pan, ale pan medialnie mówi nieprawdę. To proszę albo mnie pozwać. Proszę mnie pozwać i proszę ponieść odpowiedzialność za to. Spokojnie, jest na to czas. Mam nadzieję. Tomasz Kostuś? Tak, przez chwilę odniosę się tutaj do wypowiedzi pana radnego z PiS-u, ale tak bardzo, bardzo krótko. Pani radny, najlepszym przykładem tego, jak zarządzane są spółki Skarbu Państwa, czy majątek publiczny, jest Orlen. Jest chociażby Orlen. Ale pan się uspokoi, panowie, panie pośle, napije się pan wody, za chwilę będzie pan miał swój czas i będzie pan odpowiadał, dobrze? Jest stadnina w Janowie Lubelskim, czy też spółki Skarbu Państwa, w szczególności te energetyczne, tak, tam widać jak na dłoni, jak straciły na wartości, jak są zarządzane, jak wygląda to, jeżeli chodzi o karuzele prezesów, którzy się zmieniają, biorą odprawy i następni na ich miejsce wskakują i tak dalej, i tak dalej. To tyle, jeżeli chodzi o tą dygresję polityczną, ale i na ten temat mieliśmy rozmawiać. Sprawa, którą wywołał pan prezes Kowalski, jest poważna i tak jak powiedziałem, należy ją tutaj możliwie szybko wyjaśnić, tak żeby przeciąć wszelkie spekulacje i wszelkie tutaj jakieś niepotrzebne domysły. Sprawa dotyczy wyceny, ale nie tyle infrastruktury, nie tyle budynków, nie tyle murów, nie tyle tego krytego basenu, nie tyle tego, co tam się dzieje, bo to rzeczywiście w stanie opłakanym. Wiem to najlepiej, ponieważ moje dziecko tam było na jednym z turnusów i mówię to na podstawie tego nieco, nie na podstawie tego, co przeczytałem i czy ktoś mi powiedział, tylko na podstawie tego, co widziałem i doświadczyłem, tak? Tylko grunt. Dzisiaj wiemy, że w Opolu czy pod Opolem te ceny ara osiągają astronomiczne kwoty. To już jest prawie 25 tysięcy za ara. Tam jest kilka hektarów. Tak. Dzisiaj deweloperzy szukają takich bardzo dobrych, bardzo atrakcyjnych terenów. A Suchy Bór zawsze należał do jednych z najbardziej atrakcyjnych miejsc, jeżeli chodzi o budowę domów. I jeżeli ktoś mówi, że ja chcę tam prowadzić działalność gospodarczą, kupuję za 850 tysięcy grunt, a potem mówi, zmieniam zdanie, występuję do gminy, żeby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i będę tam robił deweloperkę, no to moim zdaniem to wymaga bardzo poważnego wyjaśnienia, bo tak jak siedzimy tu w ośmiu, moglibyśmy założyć spółkę, tak, wziąć kredyt 800 tysięcy, kupić ten Suchy Bór, szybciutko zmienić plan, podzielić te działki, każdy z nas zarobił po kilkaset tysięcy złotych, tak? A więc tutaj pewien deal widać na dłoni. Czy tak było, ja nie wiem. Natomiast te wszystkie wątki trzeba sprawdzić. Panie redaktorze, jeżeli ktoś się deklaruje, że będzie prowadził działalność gospodarczą, przepraszam, działalność medyczną. Leczniczą, tak, mówię tutaj o rehabilitacji i wtedy za preferencyjną cenę kupuje ten obiekt, 850 tysięcy, to jest uważam uczciwa cena, biorąc pod uwagę, że trzeba tam zainwestować gigantyczne pieniądze, miliony złotych, tak? I tutaj się wszyscy zgadzamy, tak? Więc jeżeli on nie chce tej działalności leczniczej, rehabilitacyjnej prowadzić, to powinien zwrócić ten grunt. Koniec. Dokładnie. Paweł Konieczny. Panie pośle, z całym szacunkiem, bo można szafować wynikami tutaj i podawać różne rzeczy, ale kondycja przedsiębiorstw państwowych, tych Skarbu Państwa, to widać jak na dłoni, wyniki finansowe są coraz lepsze, zarządzanie jest coraz lepsze i perspektywy, i płynność, pomysł na zarządzanie tymi spółkami jest. I wrócę do najświeższej sprawy, raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący KGHM-u. Zakup kopalni Sierra Golda był nierentowny, nieopłacalny, nieprzemyślany. Działalność Platformy Obywatelskiej, wieloletniego prezesa Wirta, zdaje się. Decyzja, o której Donald Tusk, prezes Rady Ministrów w tamtejszym czasie mówił, to jest rozwój KGHM-u, polska miedź będzie na całym świecie jak najlepsza. Dzisiaj wasz prezes NIK-u, jeszcze wasz do niedawna Kwiatkowski, ogłosił raport, z którego jasno wynika, że działalność KGHM-u w tym zakresie była szkodliwa i na szkodę firmy, na szkodę Skarbu Państwa przede wszystkim. Uderzcie się w pierś, nie wypominajcie nam Janowa Podlaskiego, bo w tym Janowie Podlaskim też nie było poukładane. Te efekty finansowe dzisiaj, one też to... Te działania wcześniejsze ciążą niestety na tych... Proszę mnie prowokować, proszę, no bo musimy... Możemy podyskutować o ekonomii, o gospodarce, o sytuacji przedsiębiorstw państwowych. Ja się zorganizuję i bardzo chętnie. Natomiast dzisiaj pan próbuje Janowem Podlaskim, waszą ikoną, bo gdzieś tam... Dobrze, tylko jedno zdanie, pozwoli pan? Próbujecie odwracać kota. Tylko jedno zdanie. Spółki
energetyczne, spółki Skarbu Państwa straciły 50% swojej wartości w ciągu 4 lat. I to jest fakt bezsporny. Jeżeli pan przywołuje KGHM, to powiem panu tak. Ze wszystkich analiz, które wtedy były przedstawiane, wynikało, że to jest bardzo rentowne i przyszłościowe i rozwojowe przedsięwzięcie. Okazało się inaczej. Jeżeli ma pan dowody, że ktoś działał na szkodę spółki KGHM, to proszę te dowody przedstawić i winnych surowo ukarać. To wynika z raportu NIK-u. Tak samo tutaj były, tutaj też były, opinie, że to będzie opłacane. Panie redaktorze, Paweł na koniec. Spółki energetyczne dzisiaj są w takiej sytuacji, w jakiej są, ale to też jest efekt właśnie takiego wyprzedawania, czy też złych inwestycji. Wyprzedawania, łączenia z nierentownymi kopalniami, fatalnego zarządzania. Uratowaliśmy dzięki temu tysiące miejsc pracy w polskich kopalniach. Zostały uratowane, dzięki temu przemysł energetyczny jest dzisiaj zabezpieczony. Bardzo na bok. Wracamy do dobrze zarządzać gospodarką globalnie. Wracamy do samego boru. Tego się boję właśnie, panie radny. Jednym ośrodkiem czy jednym podmiotem. Jesteśmy globalnie nastawieni do tego, żeby rozwiązywać problemy Polski, Polaków, gospodarczą sytuację poprawiać i poziom życia ludności, żeby też poprawić. Agnieszka Zagola, PSL. Pani Agnieszka? No, wracając tutaj na Opolszczyznę, szanowni, właśnie. I do Urzędu Marszałkowskiego przy okazji. Tak, no oczywiście wszystkie niejasności należy wyjaśnić. Bezdyskusyjnie są do tego stosowne organy, wszyscy tutaj mówiliśmy. Bardzo niemiło, że to akurat nie dzieje się w tym okresie i tak bardzo ad persona. To też zwracałam na to uwagę. Ja osobiście cieszę się, że zostały zabezpieczone interesy dzieci i młodzieży w sposób taki, że trafiły do ośrodka KUP, gdzie, tak jak już mówił pan poseł Gala, mają zdecydowanie lepsze warunki, opiekę przede wszystkim całodobową, co nie było do końca możliwe w Suchym Borze. No i wierzę w to, że faktycznie te intencje, zarówno woli kupującego, jak i sprzedającego, co do kontynuacji działalności medycznej w tym miejscu, zostaną zachowane. Ja też bardzo liczę na to, że pan Kowalski, tak broniąc tutaj faktycznie strategii działania medycznej, będzie walczyć o odpowiedni kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, który, jak już będzie to miejsce działało w sposób deklarowany, właśnie o ile będzie, to będą... To będzie miało... Nie walczmy tak powiedz, o kontrakt, wie pani, nie walczmy o kontrakt dla tego Suchego Boru, tylko zawalczmy o zwiększony kontrakt dla regionu, który jest najniższym w Polsce. To chciałam dodać na koniec, że z tymi problemami... Dalej, jeszcze jedna rzecz, bo tak dbamy o to zdrowie, to jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Wiemy o tym, że Fundusz Zdrowia ma większe pieniądze na kontrakty. Od ilu miesięcy czekamy z prośbą o kontrakt na neurochirurgię na Wodociągowej? Nie ma pieniędzy na to. Mówmy o tym. Na klucz bord. W przyszłym tygodniu na NFZ i tak dalej. Wynikiem determinującym rekordność przede wszystkim do pana prośba. Odpowiednie kontrakty. Grillujecie tutaj pana marszałka Kolka następnym tym. Ja, jeśli jest problem między marszałkiem Kolkiem a panem Kowalskim, proszę bardzo, w trybie wyborczym albo jedna, albo druga strona przystępuje do wyjaśnienia, a my zajmijmy się naprawdę poważnymi tematami. Proszę pana. O wielkość kontraktu i co zrobiła w tej chwili koalicja rządząca, żeby ten kontrakt dla województwa opolskiego był większy. Panie Kowalski, prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję. Paweł Gromowski. Panie pośle. No właśnie. Drodzy państwo, ja pozwolę sobie zwrócić uwagę, że tutaj w tym sporze jest zaangażowanych wiele poziomów władzy. Bo z jednej strony są to władze województwa, które dokonały zbycia tego ośrodka. Pamiętam, to spółka. No, przepraszam, tak, spółka, ale oczywiście za zgodą władz. No, musiała być wola polityczna. Tak, wola polityczna musiała być. Spółka dokonała sprzedaży. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o tym decydują radni. Więc radni gminy. Więc w sytuacji, w której następuje zbycie tego Suchego Boru, ośrodka, mamy inny stan faktyczny i prawny, aniżeli postulowany, hipotetyczny stan, jeżeli by Rada Gminy dokonała zmiany takiego planu zagospodarowania przestrzennego. A myślę, że cała ta dyskusja jest też jakąś wskazówką dla szanownych państwa radnych,
że może warto jednak wstrzymać się z dokonaniem tej zmiany. Ja nie wiem, czy będą zmieniać. Już jest decyzja, że nie będzie zmiany w planie zagospodarowania. Ale to pozwólcie. Jest decyzją rady, a nie decyzją wójta czy burmistrza. I tutaj rada w każdej chwili może podjąć, otworzyć plan, zmianę planu zagospodarowania publicznego na wniosek właściciela terenu. To się może w ciągu roku zmienić. Ale dzisiaj jest tak, a hasło za chwilę może być zupełnie inne. Ale w tej sytuacji no to byśmy musieli tutaj pociągnąć do odpowiedzialności radnych. Nie ma możliwości pociągnięcia odpowiedzialności radnych. Radni mają interes terenu. Jeżeli wójt i rada gminy uzna, że dochodowe dla gminy będzie przekształcenie tego terenu w inny rodzaj usługi, to oczywiście gmina też na tym skorzysta. Dobrze, panie gmina nie musi się kierować interesem samorządu województwa, tego samorząd województwa powinien zadbać o ten interes na etapie podpisywania umowy sprzedaży. Z tym zgoda. Dlatego wskazuje na skomplikowaność tej sprawy. Poza tym pojawia się jeszcze również kwestia właśnie kontraktu z NFZ. No to jest zupełnie inna historia i z jednej strony słyszymy o tym, to też może warto odnieść się do liczb. Tutaj mówimy o ewentualnej niegospodarności. Mówię, ja sprawy nie widziałem dokumentów no nie ma co przesądzać, na kwotę, oczywiście. Powiedzmy może miliona złotych. To jest oczywiście bulwersujące. 1 400 000. Ale kontrakt z tego, co słyszałem ostatnio NFZ-u, bo były takie chwalenie się, że przekroczył 2 miliardy złotych dla Opolszczyzny. Więc proszę zwrócić uwagę, 1 000 000 złotych i 2 miliardy. Jaka jest różnica? No i znów mówimy o, patrząc się z punktu widzenia biorcy tej usługi, czyli osoby, które miałyby korzystać z tej rehabilitacji, no to ta usługa jest zapewniona w innym miejscu, ale jest. Natomiast kiedy ostatnio byliśmy z Pawłem Kukizem w szpitalu w Kluczborku, to ja po prostu przeżyłem szok. Podwójny szok. Z jednej strony poczułem się, jakbym zupełnie nie był w Polsce, tylko w jakimś amerykańskim szpitalu o standardach zupełnie... Mówi pan o powiatowym szpitalu, nie, czy nie, o Vital Medic? Nie. Mówię nie o tym prywatnym. No tak. Więc to jest po prostu coś niesamowitego, że taki może być wysoki poziom infrastruktury tej medycznej w zestawieniu na przykład ze szpitalem Dzieciątka Jezus, który jest przygotowywany do rozbiórki w Warszawie, a w którym córka Pawła Kukiza ostatnio przychodziła bardzo poważną operację. I dla mnie zupełnie ostatnie zdanie, skandaliczne jest to, że na przykład w Kluczborku jest OIOM gotowy do działania i nie ma kontraktu. I neurochirurgia, tak? No, też bez kontraktu. Temat do poruszenia. Przepraszam bardzo, wywołać jedno zdanie. Szymon Godyla. Jeszcze na koniec tej drugiej rundy. Uważam, że tą sprawą jak najszybciej powinny zająć się jakieś służby i to wyjaśnić raz na zawsze, ponieważ grzejemy cały czas w mediach w kółko to samo. Wydaje mi się, że już chyba od jakichś 45 minut powtarzamy to samo, że ta transakcja może budzić jakieś tutaj kontrowersje, że ta cena była bardzo niska. Jednak jeżeli weźmiemy znowu pod uwagę to, że budynek był w opłakanym stanie i województwo chciało, żeby dalej tam były realizowane tego typu usługi, no to musiało zejść z ceny. Ale też trzeba by się zastanowić, czy na pewno było wszystko zabezpieczone tak, jak być powinno, czy to było należycie, ale według mnie to teraz powinien rozstrzygnąć sąd, a ja bardzo ubolewam nad tym, bo drugim tematem dzisiejszej loży według zapowiedzi miała być też edukacja, czyli temat bardzo mi bliski, też tutaj między innymi dlatego przyszedłem, ponieważ uważam, że to, co zrobiło PiS z polską oświatą, to jest zaoranie i skazanie... Możemy wrócić do tego tematu za tydzień po pierwszym tygodniu roku. Skazanie jednego roczniku na to, że będzie być może nazywane rocznikiem Danowskiej, ponieważ idzie w nieznane. Dzieci w szóstej klasie dowiadywały się nagle, że idą do siódmej klasy, gdzie teraz będziemy mieli podwójne roczniki w liceach. Zalewskiej. Przepraszam. No tak. Bardzo. Już tutaj emocje i temperatura w studiu. Mimo, że jest gorąco w dyskusji, to tu jest naprawdę dzisiaj bardzo chłodno, jeżeli chodzi o temperaturę. 3 minutki nam zostały. Pozytywnie, jeżeli pan Roman Kolek, który jest tutaj głównym elementem sporu, w istocie powinien podać się natychmiast do dymisji. Ja powiem jedną rzecz. W 2002 roku też pamiętam tą butę i arogancję SLD. Pan prezentuje tą butę i arogancję właśnie sprzed 20 lat. 20 lat rządzicie województwem i obiecuję panu, rozliczę was za to, że sprzedajecie za bezcen polski majątek dla polskich dzieci obywatelowi niemieckiemu i pod deweloperkę. Rozliczę was za to. I mam nadzieję, że ci ludzie, którzy dzisiaj, którzy mają dość waszej buty i arogancji, bo
traktujecie Województwo Opolskie jak prywatny folwark, doprowadzą do tego, że będziecie rozliczeni, ponieważ działalność publiczna polega na odpowiedzialności i was za to rozliczę. Nie pozwolę na to. Suchy Bór przetrwał drugą wojnę światową PRL, panie, ale nie przetrwał was. Panowie, Paweł, na koniec. Adwocem pana radnego Szymona Godyli. PiS nie zaorał polskiej oświaty. To powtarza pan jakieś bzdury zasłyszane w telewizji, krótko mówiąc, bo to inaczej się nie da tego powiedzieć. Przywracamy godność nauczyciela i wzrost wynagrodzeń. Godność nauczyciela? Przywracamy polską oświatę na właściwe tory, aby w tej szkole uczono dobrze i z korzyścią dla wszystkich, przede wszystkim dla ucznia, a większego zamieszania niż zmieniając i przymuszając sześciolatków do pójścia do szkół, to na pewno nie było w tej sytuacji. Ja przypomnę tylko, jak sześciolatki były zmuszone do pójścia do szkół, gdzie nie było toalet przystosowanych dla sześciolatków, gdzie nie było krzesełek w salach, gdzie nie było placów zabaw i zielonych łączek, tak zwanych. W tym wieku nie było jakiegoś większego problemu. Ja panu nie przerwałem w tym To momencie. Zależy pewnie od szkoły. Nie było zielonych łączek, nie było placów zabaw, nie było wyposażenia dla sześciolatków. Te dzieci zostały tam stłoczone z siedmiolatkami razem do klasy, chociaż deklaracje były takie, że klasy dla sześciolatków będą odrębnie tworzone. Nic takiego nie miało miejsca, może w dużych miastach być może, natomiast w małych miejscowościach, a na wsiach to już na pewno nie, gdzie dzieci sześcioletnie z siedmioletnimi były w jednym klasie, dzieci na równym poziomie, na różnym poziomie. Powoli musimy kończyć, szanowni państwo. Już realizator pokazuje zostały czas. Przez wasz rząd spakowane do jednego worka. Tomasz Kastuś, bardzo krótko. Te konsekwencje będą się ciągnęły do osiągnięcia, można powiedzieć, dorosłości konsekwencje w tych waszego dzieciach. Rządu też się będą dzisiaj ciągnęły. Wrócimy do oświaty, obiecuję. Czy ja mogę? Oświatę, rodzice, pani radny. Najważniejsze, że rodzice radny. Są zadowoleni z tej zmiany, że zlikwidowano gimnazjum. Absolutnie rodzice nie są zadowoleni. Szanowni państwo, wrócimy do tematu. Minuta, pani redaktorze. Pół minuty. Przywracamy historię, przywracamy chemię, przywracamy. Wrócimy do tego tematu. Panie Pawle. Tak, słyszę. Historię nie było wcześniej. Odbudowujemy. Pan to gimnazjum, jakie przedmioty halo. Były. Halo. A pan chyba w szkole pół minutki. Nie był. Panie redaktorze, szanowni państwo, edukacja była, jest i będzie jednym z najważniejszych zadań państwa. Dlaczego? Dlatego, że od nauki, ale do edukacji od jakości wrócimy. Edukacji, od wychowania zależy rozwój państwa, kraju. Przypomnijmy, że w kwietniu był największy strajk w historii po 89 roku i nauczyciele, bez względu na opcję polityczną, bez względu na to, czy głosowali na PiS, czy na Platformę, czy na PSL, czy na mniejszość niemiecką, w 80% ten strajk poparli, tak? Nauczyciele panie pośle, żądają wrócimy, wyższych płac. Wrócimy jak koalicja do tematu, nie obywatelska tego wygra, teraz. To dostaną 1000 złotych podwyżki. To mogę zapewnić. Ryszard Galaktyczny, ten krok? Znaczy, państwem prawa, bo jest strajk dozwolony. Wyrażanie pan musi naprawdę czuwać nad programem. Skoro ktoś strajkuje, to coś się nie podoba. Ma być temat, tematu nie ma, później temat się rozwija. Proszę to powiedzieć, panie minister Anny Zalewskiej. Panie Tomaszu, panie Pawle, wrócimy do oświaty, że ktoś jest... Panie Pawle, proszę. Jeszcze buty, nie pokazujecie dokumentów, proszę. Sprzedajecie ośrodek za mną. Jakie pokazaliście protokoły? Dobra, tą sprawę sobie... Szanowni państwo. Panie Kowalski, pan ma jakieś liczby. Pokażcie opinii publicznej dokumenty. Ale pokażcie. Ale pokażcie te dokumenty. Pan o to sprzedaży. Sięgnąć. Ale, no, ale nie może pokazać. Pan w ten sposób... Panowie, pan niechże sąd rozstrzygnie w trybie wyborczym. Sąd zdecyduje, musimy już kończyć. Do oświaty... Po prostu się bali, że stracą pracę. Do oświaty wrócimy. Agnieszka Zagola, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szymon Godyla, Nowoczesna, Janusz Kowalski, Solidarna Polska, Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka, Paweł Grabowski, Kukiz 15, Paweł Nakonieczny, Prawo i Sprawiedliwość, Kamil Bortniczuk, Porozumienie i Tomasz Kostrzyk, Platforma Obywatelska. Spokojnej niedzieli mimo wszystko. Miłej niedzieli, zapraszamy a program na prowadził Marek Świecz. Niedzielna Loża Radiowa.